tym rozliczeniu tak naprawdę chodzi tylko o to, że tworzysz sobie czas, dajesz sobie czas na wypełnienie muzyki ciałem, nie ganiając za kroczkami, za tempem i liczysz raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, tylko masz czas na klatkę, na górę, na biodra, na to, żeby po prostu stworzyć to mięcho w tańcu. Dziękuję. Potem jest rytm, dokładnie. Liana. I-N-E-4-I-N-E. One. Super! I-N-E. 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 Three. I-N-E. Four-I-N-E. Gęstości, więcej objętości. One, e, and. Fajne to ćwiczenie, żeby troszkę więcej dodać tego mięcha. I, and, e, tu, i, and. To doskonałe ćwiczenie. A, a, one, e, and, e, tu, i, and, e, three, i, and, e, four, i, and. Jest różnica, co? Jako do ćwiczenia. A do czego według ciebie też może być? Jakby ten rozliczenie jest tylko po to, żeby groove dać. Dać sobie czas na pracę ciała. Tworzysz sobie czas, tak jakby. Dokładnie, tworzymy sobie timing, ten czas. Bo to nie jest rytm.